Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcineczku z One Bloka po polsku. W dzisiejszym odcineczku skupimy się na tym, aby rozkopywać jeden blok, z racji, że jest straszna lipa, jeżeli chodzi o itemy. Ten dzisiejszy odcinek będzie stricte sfokusowany na rozkopywanie bloku. No potrzebuję po prostu tego, a z racji, że nagrywam po prostu hurtowo odcineczki, to chcę po prostu, aby każda rzecz została zarejestrowana w formie właśnie takiego wideo odcineczka. Pamiętajcie o tym, jeżeli materiał Wam się spodoba, żeby zostawić polubienie, jeżeli jesteście nowymi osobami na kanale, będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem, najlepiej z dzwoneczkiem, bo wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Ja tutaj pozwolę Wam też powiedzieć bardzo ważną kwestię, jest stosunkowo późno u mnie pora, dlatego ja jestem bliziutko mikrofonu i staram się, żeby po prostu było w miarę głośno, to znaczy jakby nie będę starał się drzeć, mam taką nadzieję, że nie będę akurat jakoś tam bardzo krzyczał. Oj, tutaj widzę Soul Speed chyba, tak? Dobrze mówię? Tak, Soul Speed wykopałem, dlatego będę się starał o to, nawet teraz ciekawe itemy teraz wyskakują, aż ciężko jest mi cokolwiek skomentować. O, on nie ma tutaj tego, a ja nie, chyba go nie. Dajmy go gdzieś na bok. O, coś taki jest niezadowolony. On by wolał chyba pewnie lawy, a ja nie mam dla niego lawy. No nic, kopiemy sobie dalej. Ja mam ogólnie lipy, jest lipa, jeżeli chodzi o cobblestone. Z żelazem w sumie też jest akurat nie lipa, z węglem ponownie jest lipa. Ale powiem wam, przez ostatnie odcineczki po prostu skupiałem się, no chociażby na budowie tutaj domku dla villagerów. Tutaj te brzuski to mogliście akurat nie widzieć. Na pewno, jest jedna rzecz, o której wy nie wiecie. Zbudowałem sobie tutaj taką platformę. O, tutaj zaraz wam pokażę. Tak się ta platforma prezentuje. Chciałem, żeby tutaj była druga faremka, ale z racji z tego, że po prostu nie mam tej ziemi, ja tu pozwoliłem sobie tą ziemię, którą akurat nie miałem w skrzyneczkach, ponadawać tutaj. Mam nasionka, a mam tutaj jeszcze nasionka, to weźmiemy sobie od razu te świerkowe drewno, bo ono mi się przydaje do tego, żeby ładnie sobie porobić po prostu płotki, to wszystko ogrodzić, żeby to ładnie wyglądało i też żebym nie wypadł, bo ja lubię ostatnimi czasy wypadać po prostu ze świata, albo po prostu jakoś tak dedem, albo przez to, że po prostu moby mnie zaatakują. A nie, w sumie lepiej po prostu, jak ktoś nie widział, to żeby nadrobił akurat nie to zalew. A ja tu pozwolę sobie akurat nie rozkopywać. Z takich rzeczy, co chciałbym wam akurat nie powiedzieć, bo ten materiał będzie powstał. Szkieletosy takie. Dobra. Okej, ja teraz muszę się sfokusować na tym, żeby ich pokonać. Dobrze, że mam mieczyk, bo jakby nie miał mieczyka, to byłaby straszna lipa. Najgorsze jest ten wszystkim, bo tak, ja nagrywam o późnej porze. Mam uchylone okno. I przed momentem słyszałem tak jakby rower jakiś zajeżdżał, nie wiem, jakąś chyba schizę. Tak jakby łańcuch od rowera. Było mega dziwne. A mam uchylone okno z tego względu, nie, że jest jakoś tak gorąco. Bo wiecie, może, bo to jest też takie zabawne, że u was na pewno już jest cieplutko. Bo z tego, co akurat nie słyszałem, dniu, w którym ja to nagrywam, ja nagrywam akurat nie po dniu kobiet. I u mnie jest taka mizerna pogoda. Znaczy, w sumie już jest późna pora, to tak naprawdę ciężko akurat mówić o pogodzie, bo już jest po prostu ciemno. Być może, że temperatura jest na plusie. Szczerze nie sprawdzam akurat nie teraz, ile jest na plusie, ale jest na plusie na pewno. A u was może być już 15-20 stopni, bo z tego, co akurat nie słyszałem, jutrzejszego dnia, mojego dnia, nie waszego, tylko mojego, ma być akurat nie o 16 stopni, także jestem strasznie tego ciekawy. O nie. Dobra. Oj. Dobra, teraz musimy się rozprawić z gastem. A to nie jest takie proste. Ej, serio, nie spodziewałem się tego, że aż tak może. Okej. Jest, udało się. Udało się i nawet pozyskaliśmy od tego gasta łezkę. A ja tu od razu pozwolę sobie na to, żeby. Ogień. On coś jest strasznie niezadowolony. Ja mam nadzieję, że przeżyje, bo tak szczerze nigdy akurat nie z tym mobem nie miałem do czynienia. On jest przyjazny podobno. Tutaj ta woda. W ogóle śmieszne jest to, że tutaj na tym stabiku jest woda. Ale dobra, ja pozwolę sobie tutaj wszamać jedzonko. No teraz akurat nie sobie jakoś dobrze poradziłem, bo tak się obawiam, że jeżeli zacznie mi tymi kulami naparzać, to sobie jakoś nie poradzę, ale dałem sobie radę, także spoczko. Właśnie ten kilo zaczyna już mużyćko uciekać, dlatego będę musiał sobie stworzyć kolejny, a z koblem jest giga problem. Dlatego tak jak teraz mam akurat nie po prostu poziom netherowy. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale tak, chyba tak. No to trochę ciężko oczekiwać, czy tu będzie jakiś kobel. Okej, aha, oni mi nie atakują, bo mam złote buty. Tylko co prawda te złote buty, one nie za bardzo tak ten. A właśnie, szczerze, bo mam tutaj złoto. O! Co wy mnie atakujecie? I co się stało w ogóle, bo ja teraz zgłupiałem totalnie. Przecież to teraz pigmeny są, ale wcześniej to nie były pigmeny. Czekajcie, ja muszę wszamać sobie arbuzy.
Ale wystraszyłem się strasznie. Nie pokonamy sobie je w takim razie, bo ja byłem przekonany, że to nie są dziwne to było. A właśnie, serce mi się nie zregenerowało. Dobra, to odczekajmy sobie jeszcze jeszcze chwilkę. Arbuzy to w sumie nie jest najlepsze na pożywienie akurat, nie? Najlepsze to by były chlebki. Co prawda chlebki mógłbym sobie akuratnie zrobić, bo tam się, mam akuratnie w crafty, mam chyba w skrzyneczce jakieś. Ale dobra, mam trochę serc, bym spróbował troszeczkę ponaparzać. O, dobra. O, dobra, tak na dystans po prostu brać. Delikwentów. Jeden, drugi. Cyk. Oj. Dobra. Jednak jest lipa, jednak jest taka fest lipa, dlatego ja pozwolę sobie tak do góry. O, okej. Okay. I zjemy sobie arbuzka. Dobra, niech się mi serce jednak zregeneruje, bo ja tak się... A, tu wam nie powiedziałem. Wiecie, co się wydarzyło? Zrespił się Creeper i wybuchną mi wszystkie kurczaki. Wszystkie kurczaki, które miałem, to mi wybuchły. Całe szczęście miałem jajka w jakiejś tam skrzyneczce. To od razu sobie wyklułem, ale... Ja mam jakieś różne przygody tutaj. Niespodziewane. Tą ziemię na razie się nie pozbywam z tego względu, że potrzebowałbym po prostu jakoś się wywindować w dół i pozyskać. I najlepiej po prostu platformę tam taką z tego ze slabów zrobić, żeby to wykopać, bo nie chcę po prostu niepotrzebnie ziemię tracić. Ja tu chciałem, bo chciałem dobrze, bo chciałem, żeby krówki miały tutaj normalnie ziemię z trawą, co nie? A i w wyniku tego po prostu dużo dirta mi przez to poszło. Znaczy, no teraz jeszcze z tym creeperem, to już w ogóle. Dobra, trochę już się te serce zregenerowały. Ja pozwolę sobie, o, tak o zrobić. O, ten był na hita, ten może też będzie, o, hit. Ale na wszelki wypadek ja tak chciałem, bo z mieczykiem jest tak różnie. Dobra, ten kill-off zaczyna mi powolutku się kończyć. Ja tu pozwolę sobie pochować różne te itemki. O, tu w ogóle jest łóżko. Aha, to dziwne, dobra. Spawn pointa już mam ustawionego, także jakbym padł, to się zrespi tutaj. To sobie schowamy. Tu jeszcze byśmy mogli sobie ponadawać. Dobra. I teraz podejdziemy sobie do magazynu, bo tam będę mieć jeszcze... Bo jeżeli chodzi o żelazo, to wam pokażę tutaj. No, z żelazem jest trochę krucho. Dlatego nie pogardziłbym, ale wiem, no jakoś teraz nie zapowiada się na to, żeby mi sypało żelazem. Znaczy ja też trochę poddałem, to może też z tego powodu. A, jeszcze wykorzystując fakt, że mam tutaj, nie mam tutaj akuratnie tego. Te chlebki sobie weźmiemy i przemamy. Nocka się robi, to trzeba będzie się akuratnie przekimać. Także to uczynimy. A, jeszcze nie mogę się przekimać. Dobra, to pokopiemy sobie. Jak pokopiemy sobie, to myślę, że... No i tak jeszcze z kilka bloków i potem pójdziemy w kimkę i potem jeszcze raz jeszcze zaczniemy normalnie kopać. Mówię, bo dzisiejszy odcineczek chcę, żeby był sfokusowany wyłącznie na tym, żeby pokopać sobie. O, skrzyneczka. Uuu, lawę mamy. To w takim razie, jak mamy tą lawę, to dobrze, ja bym chciał dla tego naszego stworka nowego stworzyć dla niego komfortowe warunki. To byśmy zrobili sobie tak, ten granit przerobimy sobie na bloki, będziemy mieć 12, okej. I teraz bardzo ważna sprawa, gdzie ja bym mógł mu tak to stworzyć, bo to wszystko jest z drewna, ale moglibyśmy tutaj, w tym miejscu, o, o może byśmy zrobili tak, tylko teraz bardzo ważne, żebym ja nie zlamił tego, może byśmy zrobili, o właśnie tutaj tak, tutaj cyk, cyk. Cyk, tak jest. O, i tutaj to sobie zbijmy. Dobra. I jeszcze potrzebujemy akuratnie bloków, także... Gdzie tu będę mieć? W tym miejscu mam. Okej. I tutaj jeszcze raz tak sobie zrobimy. Tylko tego stworka trzeba będzie tutaj przeprowadzić. Okej. No i dobrze. I jakbyśmy dali po prostu... Tylko szczerze to będę musiał sobie tak... tak i tak, tu ścianki od razu byśmy sobie porobili. To właśnie to jest myśl. Czyli tutaj, o, w tych miejscach od razu ścianki. Mam pochodnie, także ja już sobie pozwolę tutaj pochodnie ponadawać w tych miejscach. I tu ścianka do góry pójdzie. A ta lawa myślę, że zostanie rozlana w tym miejscu. Tak, żeby temu stworkowi było dobrze. O, może właśnie się będzie pchać tutaj. I wtedy już nie będzie niezadowolony, tylko będzie zadowolony. To weźmiemy sobie, bo to jest akuratnie... Glina, tylko że kolorowa, prawda? Chyba tak. To nie, ale niezależnie od tego, jeżeli to nawet nie jest, ale mi się wydaje, że to jest właśnie glina, to ona się nie będzie podpalać. Tu sobie zrobimy... Dobra, jednak to niedobrze postawiłem. To musimy zabrać sobie tak ten.
O, on tu już idzie. I bardzo dobrze. Tu zrobimy tak, tu zrobimy też tak. I tutaj. O. Okej. Tu w tym miejscu. I jeszcze tutaj byśmy dali tak i tak. I dajmy tutaj tą lawę. Oj, nie, okej. Czyli on nie chce. A czemu on się tak trzęsie? Ja byłem przekonany, że on potrzebuje lawy. Okej, dobra, to w takim razie on niech tutaj będzie. Ja mu oświetlę. Jego nie chciałem tutaj, żeby mu zaszkodzić, bo ja byłem przekonany, że on po prostu, że dla niego lawa to jest jak dla ryby woda, a to jednak się okazuje, że nie. No dobra, to w takim razie ja go nie będę ruszać. Będę musiał po prostu jakoś... Możecie mi napisać, jeżeli wiecie akurat nie dlaczego on się tak trzęsie, dlaczego on jest taki niezadowolony i co mógłbym dla niego zrobić, żeby on się po prostu czuł dobrze, to bardzo bym się ucieszył z tego. Bo to mnie teraz bardzo zastanawia. A ja sobie tu zacznę kopać dalej bloki i zobaczymy, co ciekawego pozyskamy. Wiesz, najgorsze jest takie przełączanie się z dwójki na czwórkę. Oj, teraz akurat nie... O, glowstone to nam się może przydać. O, nie, tu już ta świnka. Dobra. Okej. Tu sobie podejdziemy tutaj. O, patrzcie, jak on leci. Jest co prawda, mam tarczę, ale wiadomo, jak to z tą tarczą bywa. Ta tarcza, ona mnie... Znaczy, ona się zużyje, to też tak mi szkoda trochę. Więc jak mogę się tak w górę wywindować, to wolę tak zrobić. I okej. Potrzebowałbym teraz... O, tu widzę, że szkieletos jest. Jakbym miał łuk, to mógłbym go zestrzelić. Co prawda... O, no albo niech on przyjdzie. Dobra, i teraz cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobra, elegancko. I podejdziemy sobie w kimkę znowu. Nastał kolejny dzionek, także możemy na nowo rozpocząć kopanie. O, obsydian. Jeżeli chodzi o obsydian, to ja tu sobie od razu pochowam takie różne bloki. O, tu złoto w ogóle jest, to dajmy sobie w tym miejscu. I takie różne bloki, to sobie pochowajmy tu. Tą skrzyneczkę to sobie zostawię. O, to tak zrobimy. Też. O, tą ziemię. O, w ogóle ziemia teraz jest też bardzo cenna. Damy sobie tutaj. To tutaj damy. I to złoto tutaj damy. Dobra, ten węgiel też byśmy schowali, jak i też tą lawę. O, on już tutaj... Aha, on tu wyszedł dlatego, że nie ma tego. To znaczy, ja bym wolał, żeby on tutaj... Teraz tam idzie. On zaraz, nie wiem, czy on się mnie boi, czy o co to chodzi? Bo on tak na krawędzi. No szkoda mi jest go strasznie, ale nie wiem, co ja mógłbym dla niego zrobić tak, żeby on... Bo to na pewno nie jest normalne, że on tak się po prostu trzęsie i jest niezadowolony. No jak rozlałem tą lawę, to on jakoś nie był za bardzo... To znaczy, on był zawsze nad tą lawą. To może po prostu chodzi o to, że gdybym ja... No czekajcie, a jak ja bym zrobił coś takiego, żeby dać tą lawę... Żeby to sobie po prostu leciało w tym miejscu. No nic się takiego nie dzieje. A gdybym jeszcze pozwolił sobie tutaj tak... Dobra, nic. Ja już nie będę akurat nie tak tracił czasu, bo dużo już tak czasu tak patrzę na niego i obserwuję i tak się zastanawiam. Musicie mi, jeżeli ktoś ogarnia te, jest w temacie obeznany, to bardzo byłbym rad z tego o taką poradę, co mógłbym zrobić. No bo są takie bloki, które bardziej mi się przydają i chyba Solzbit jakoś za szczególnie mi się nie przyda. O, glowstone, dobra. Ja też muszę być bardzo... O, drzewo. Drzewko to spoko, ale bardziej bym był rad... O, tutaj slimy. Ale slimy są akurat nie takie fajne. Bardzo łatwo je ubić. Kulki magmowej żadnej nie otrzymaliśmy, patrzcie. Co do akurat nie tych zadań, które mam tam wyznaczone, to mógłbym sobie już wykasować akurat nie, że pole... O, tutaj co takiego? Dobra, to już sobie zbierzemy. Bo ja tu akurat nie mam tam teraz farmę arbuzu, bo tak, farmę dyni... Farmę zboża. No co prawda tam już akurat nie farmy zboża nie ma, tylko jest farma marchewki. Właśnie, bo ta farma marchewki to wcześniej miałem farmę normalnie zboża, dlatego tak... Oj. Dobra. Okej, teraz mam tutaj batalię, więc muszę uważać. Aż się wstrzymam, bo tutaj moje biurko. Szypi. Uuu, nie! A, i oni już zniknęli. No to świetnie. Teraz pytanie tylko. Czy ja tu będę mieć kill off?
Ten diamentowy chyba tu miałem, co nie? I miałem żelazną zbroję i wszystko poszło. A ta dziura, no to dlatego, że on tutaj strzelił. A ja zamiast trzymać na shifcie... Dobra, już nieistotne. Biorę sobie kolejne drewienko. Będę musiał sobie tutaj podejść. Od razu sobie to załatamy, żebym nie wpadał. Moment, moment. Tutaj damy sobie tak. I tu zrobimy tak. Cyk, cyk. I dobra. I miałem jeszcze akurat nie kilo w sobie zrobić. Aj, normalnie, nie wiem, co mogę wam akurat tutaj powiedzieć tak szczerze, bo to nie jest tak, że ja to robię z premedytacją, tylko to samo z siebie po prostu tak wychodzi. Tak się zastanawiam, a może bym stworzył, a nawet nie mam mieczyka, a nie mam, dobra, to aż normalnie głupie, ale sobie, no ale nic, no tak będę musiał zrobić. Stworzymy sobie mieczyk, drewniany, no muszę czymś ubijać, no bo jak inaczej. I dobrze byłoby mieć nawet, już nie mówię akurat nie o zbroi, ale... Ale chociażby tarczę. Gdzie tu będziemy mieć? A tutaj będziemy mieć. Tylko ja będę potrzebował. A drewna będę potrzebował, bo to się zastanawiam, czy nie kobel. A nie, to drewno akurat nie robimy sobie w kształcie właśnie takiej tarczy. Okej. Okay. Także mamy mieczyk, mamy tarczę. Co do zbroi, może coś tutaj ciekawego o buciki. To kozacko, chociaż tyle. No dobra, i kopiemy. Ja co prawda też na siekierki nie mam, także o, i tutaj mamy... Dobra, a diaksy, jeżeli chodzi o diamenty, to tak jeszcze spojrzę sobie tutaj na te skrzyneczki, a jak nie będzie tutaj, no nie ma akurat, nie, dobra. To będziemy musieli sobie stworzyć. Jeżeli chodzi o ten netherite, to on jest akurat nie sztosem. Weźmiemy sobie, ja od razu, i tak naprawdę jeżeli chodzi o ten blok, to ja właśnie będę wykorzystywał ten kill tylko i wyłącznie do tego. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że człowiek nie jest... O, znowu akurat nie. Tu ja dałem. O, tutaj w tym miejscu jest. Że naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać. I jak wykopię ten blok, to zaraz się może okaże coś, że będzie jakiś, że szkielet na mnie wyskoczy, co nie? I to jest taka jedna wielka niewiadoma. Tu już nie dam rady, ale tutaj dam. Dobra. I okej, okay, i kopiemy dalej. Kolejne bloki. O, już świnkam. Dobra. Z drewnianego mieczyka, to jest normalnie dramat. Ale nic, podjąłem się takiego wyzwania, żeby na jednym bloku i damy radę, poradzimy. Będę musiał na pewno w najbliższym czasie ogarnąć sobie tą faremkę żelaza. Będzie nieciekawie. Z tą lawą, jeszcze zobaczmy jak to ten... Nie, on jest dalej niezadowolony. Wykopmy sobie tutaj. No chciałbym akurat nie dojść do kolejnego etapu, ale zobaczymy, kto będzie. Teraz takie śmieszne bloki mi wyskakują. O, skrzyneczka. O, blaze ten. To dobra. Skrzyneczkę sobie tutaj pozwolę wykopać. Okej, okay. I dobra. I lecimy raz. Nie mógłbym akurat nie... O, dobra, dobra. Dobra, znowu jest akurat nie gast. I znowu się strasznie boję. Okej. Okay. Ale teraz na shifcie. No ale teraz uderzam przecież. Słyszałem, że z tyłu też jest. Ja, od okej, okay, dobra, dobra, bo teraz jest akurat nie mega lipa. Ja teraz nawet rotem flashami muszę się ratować, bo to... I konia trafił, o nie, nie daruję ci tego. Wiem chyba, co musimy zrobić. To nie, też nie jest to dobry pomysł. Ah, bo bym wziął z łuku go, może... Trafił, dobra, jednak jest obawa, dobra. Musimy zaryzykować. I strzały, i strzały. Okej. Okay. Zniknął. Ale znowu mi zniszczył. I lawa tutaj, nie, 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 nie. A ja mam mało żyćka. Dobra, od razu szybko wszystko gasimy. Gasimy, 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 dobra. Okej. Okay. I tu drewno. Ja tą lawę jednak wezmę. Bo ona tak naprawdę nic mi... Aha, nie mam nawet wiaderka. Znaczy wiaderko... Ja się tutaj zastanowię, gdzie tu jest... Jeszcze zastanowię. Poszukam, przeszukam je tutaj. To się wszystko pali. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. A tu jest woda. Tu jest woda, tylko ja tą wodę będę musiał wylać. O, piesku, usiądź proszę cię. Dobra, tą wodę wezmę. I tą lawę trzeba zabrać. Niedobrze, 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 niedobrze. Patrzcie, to mi się wszystko pali. I świnka teraz. Ojejku, dobra. Ale ciężka seria. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę mega dramat. Tutaj akurat nie jest. Dobra.
Ja tu muszę rotem flasha przemać i pochodnie od razu. O, niestety i to padnie, co nie? A dlaczego? Dlaczego on... Dlaczego on musiał dednąć? To mnie też zastanawia. Muszę wszamać coś. Bo będzie taka lipa. Jak nic nie zjem. Gdzie tu jest coś do jedzenia? O, tu jabłuszka, dobra, jabłuszko. Cyk. Dobra, i to się szybko zregeneruje. Jakie umysł zawirowania. Ja chyba będę wiem, co musiał zrobić. Ja na to, że też na to szybciej nie wpadłem, ale lepiej chyba późno niż wcale. Lepiej akurat nie, że teraz się o tym dowiaduję. Jak mi się wydaje, że to może mi pomóc. Jeżeli chodzi o tego jednego bloka, ja sobie po prostu będę musiał stworzyć jakąś platformę. Ja chyba źle zrobiłem, że zrobiłem wszystko z drewna, bo to wszystko łatwo może i... Może się podpalić. Może też trochę, no moja wina, że tutaj dałem tą lawę, ale po prostu no, miałem intencje dobre, jeżeli chodzi o tego zwierzaka. I krówka wyleciała. Nie, nie, nie. Nie, ja mam was tylko... Dobra, tu musimy stworzyć platformę, bo one mi tu mogą... Dobra, i jeszcze stworzymy platformę na szybkości. Ja jeżeli chodzi o drewno, to drewno, z drewnem nie powinno być problemu. No tak, dobra. Musimy sobie tutaj na deski zrobić i od razu cyk na slaby. To sobie jeszcze zabudujemy i zakończymy ten odcinek. Ja jednak będę musiał chyba większy po prostu nakład czasu. Bo teraz będę potrzebował akurat, nie wiem, pobawić się w Mob Grinderze, żeby pozyskać znowu żelazo od zombiaczka. W sumie żelaza, bo to tak na zbroję całą najlepiej. I okej, tu weźmiemy sobie te krówki. Od razu sobie je tutaj cyk. O, i one już nie wskoczą tutaj, prawda? Prawda. A z tymi krówkami na razie niech tutaj będą. To sobie zabudujemy. Okej, ja bym sobie może przezbierał. Tam widzę, że są marchewki. To od razu sobie przezbieram i ponasadzam na nowo. Cyk, dobra, i tutaj. Ponasadzamy. Okej. Dobra, te marcheweczki tylko wszamam. I dobrze, proszę państwa. Znowu może się akurat nie wydawać takie nietypowe zakończenie będzie z mojej strony. No jakoś ostatnio nie mam za bardzo szczęścia do tego jednego bloka. Przynosi mi jakiegoś dziwnego pecha, ale to może się zmienić tak naprawdę. Może akurat nie jest coś takiego, że teraz przychodzi mi pech, a za chwilę będzie akuratnie git. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek, myślę, że to byłoby na tyle. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu 22:32, a przypomnę wam serduszko, bo tak akurat mi pokazuje na zegarku, że taka jest u mnie godzina. Także jeżeli napiszecie, to możecie liczyć na to, że przypomnę wam serduszko i ogarniemy na pewno wtedy... Coś też będę musiał akurat nie wymyślić, akurat nie takiego, co mogłem wam ogarnąć. No teraz nawet akurat z tymi villagerami tak teraz jest mega kicha. To znaczy akurat nie... Ja to nagrywam jeszcze przed tym streamkiem, w którym my sobie będziemy ogarniać świnki i tak dalej. A już wtedy to będę mieć akurat nie myślę, że to już wtedy akurat nie... Bo jak będzie ten streamek, to już na pewno to będzie ogarnięte, także na spokojnie. Ci villagerowie już dawno będą tam akuratnie, także... To na spokojnie, nic. Ja się z wami żegnam, dobrego dzionka czy dobrej nocki wam życzę, bo w zależności od tego, o której to o godzinie oglądacie, czy oglądacie to o godzinie 16, czy o wczesnej porze, czy o późnej porze, czy następnego dnia, czy dwa dni później, czy... No wiadomo, życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!